przededniu Światowego Dnia Zwierząt spotykamy się ponownie w Centrum Weterynaryjnym Max Vet w Szczecinku. Dzień dobry Pani Doktor, dzień dobry Pani Technik. I dzisiaj porozmawiamy o czymś takim, co no, jest bardzo, z jednej strony bardzo dobre, z drugiej strony no, takie trochę wątpliwe, bo można się nie obudzić, jak to niektórzy mówią. Chodzi po prostu o znieczulenia. Te znieczulenia są stosowane tylko przy zabiegach operacyjnych, czy również przy jakichś innych działaniach? Nie, znieczulenia może najpierw podzielimy na taki, wprowadzimy taki prosty podział, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Czyli znieczulenia dzielimy na sedację, premedykację i narkozę ogólną. I teraz sedację. Kiedy stosujemy sedację? Sedację stosujemy wtedy, kiedy musimy poddać zwierzaka prostemu zabiegowi, takiemu, który nie boli, ale wymaga, na przykład możemy tutaj przytoczyć problem rentgena. Czasami chodzi o uspokojenie. Dokładnie, zwierzęta. Chodzi o uspokojenie. Jak wykonujemy rentgen, to wiadomo, że to nie boli, natomiast zwierzęta nie bardzo się poddają tej procedurze, bo musimy je ułożyć, żeby to zdjęcie było profesjonalnie zrobione, to zwierzak nie może się ruszyć i wtedy właśnie stosujemy tą sedację. Czy odpowiednikiem w tej ludzkiej, w tym ludzkim znieczuleniu jest tak zwany głupi jaś? Głupi jaś to premedykacja. Aha, fachowo kolejne. Nazywa się premedykacja i tu chodzi o to, żeby wyłączyć trochę myślenie i żeby też już podać leki znieczulające, takie ogólnie, które już będą nam działały na znieczulenie, czyli będą nam pomagały później w narkozie ogólnej. I premedykacja jest zawsze wstępem do narkozy ogólnej. No i jeszcze kolejny, trzeci. To narkoza ogólna. Narkoza i narkozę ogólną dzielimy na narkozę wziewną i narkozę infuzyjną. Czy w przypadku zwierząt stosuje się również takie znieczulenia w kręgosłup, te podpajęczynówkowe? Tak, dokładnie, ale je łączy się najczęściej z narkozą wziewną albo tą narkozą infuzyjną. I również stosujemy znieczulenia nadoponowe, znieczulenia miejscowe. To są bardzo popularne rodzaje znieczuleń u zwierząt również. Zazwyczaj znieczulenia kojarzą nam się tylko z salą operacyjną, ale są również i inne przypadki. No tu swego czasu obserwowaliśmy przy czyszczeniu zębów. Tak. Dokładnie tak. Zwierzęta wiadomo, że nie zawsze każdemu zabiegowi się poddają, bo się po prostu boją albo ruszają się i jest duże ryzyko uszkodzenia struktur ważnych dla życia, więc dlatego najczęściej znieczulamy do tych zabiegów. Czy środki służące do znieczulenia są podobne jak w przypadku ludzi? Większość jest takich samych. Większość zwierząt, my mamy takie same znieczulenia jak znieczulenia dla ludzi. Aha. No i do tego jest taka maszyna specjalna, która tutaj trochę tak. To jest akurat cały aparat do narkozy wziewnej, który składa się z koncentratora tlenu, który jakby generuje ciągle wytwarzanie tlenu. Tu mamy przeróżne rurki, które jedne są dla małych zwierząt, drugie dla dużych zwierząt. Tutaj mamy środek znieczulający. My stosujemy je u zwierząt, głównie się stosuje izofluran, który można tutaj dawkujemy odpowiednią dawkę. No i tu mamy pełen kardiomonitor. Monitoruje tutaj wszystko. Pani Oliwia nam powie, co tutaj możemy zobaczyć, bo to naprawdę bardzo dokładny monitor. Czyli bo na takich dużych salach operacyjnych w przypadku ludzi to zawsze te czynności przy tej maszynie wykonuje lekarz anestezjolog. Czy również tutaj technicy mają taką specjalizację? Tak, u nas, ponieważ my operujemy zawsze w zespole, nasz zespół składa się z 5 osób, więc zawsze tutaj albo lekarz, albo technik monitoruje cały przebieg znieczulenia. Od razu powiedzmy, proszę Państwa, nie ma przypadkowości. Jest po prostu cały czas fachowa obsługa. Dokładnie tak, tym bardziej, że sprzęt mamy naprawdę bardzo dobry, więc to trzeba monitorować, bo wiadomo, że te zwierzaki mają wyjść od nas po zabiegach. No tak, te cztery klapki. Dokładnie. W przypadku ludzi zawsze pytają ludzi o wzrost, o wagę, jak to ma tak. W przypadku zwierząt. Każde znieczulenie, czy wziewne, czy infuzyjne, czy premedykacja, czy sedacja jest zależna i dobierana indywidualnie do pacjenta, czyli od jego wieku, bo inaczej znieczula się bardzo młode zwierzęta, a inaczej geriatrycznych pacjentów. To wszystko zależy od różnych chorób, bo wiadomo, że inaczej znieczulamy zwierzaka chorego na serce, a innego inaczej chorego na cukrzycę. I tak jak mówię, wiek tu też robi dużą różnicę, no i przede wszystkim waga. Czyli nie ma takiej określonej dawki, że dlatego na przykład dla tej rasy psów dajemy to i to, bo nie, jeszcze to bierzemy pod uwagę te wszystkie inne. Tak, dokładnie tak. Czyli po prostu, no co, no to popatrzmy, jak to działa ta maszyna. No właśnie, strasznie dużo na tak tym jest. Ekranie, na tym monitorze jest różnego rodzaju rzeczy i żeby się nie pogubić, to trzeba naprawdę dużo wiedzieć. Tak jest, dokładnie. W pierwszej kolejności na każdym monitorze mamy pokazany odczyt EKG. Pokazuje on nam pracę serca. Następnie mamy pokazany pulsoksymetr, który pokazuje nam wysycenie organizmu tlenem.
W następnej kolejności mamy pokazane oddechy. Pokazuje nam częstotliwość oddechów, jak i głębokość. Później mamy temperaturę. Co jest też ważne w znieczuleniu, bo ta temperatura potrafi bardzo nisko spaść nam podczas zabiegu, dlatego my też dogrzewamy zwierzęta, ale są też takie rasy, które potrafią mieć taką ostrą gorączkę podczas zabiegu, która może nawet doprowadzić do śmierci, dlatego też ważny jest ten tutaj właśnie odczyt. Następnie mamy ciśnienie tętnicze krwi. Czyli ja patrzę na to i słucham tego, to dochodzę do wniosku, że podobnie to wygląda na takiej dużej sali operacyjnej, na której tak notabene niedawno byłem, więc mogę przekonać się, że jest wszystko podobnie. Wszystko jest podobnie. I teraz tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o EKG, czyli to ten sam wskaźnik, co w przypadku ludzi. Co w przypadku ludzi, mamy również 5 odprowadzeń, czyli tak samo podpinamy zwierzaka tak jak nas podpinają. Tylko u ludzi przyklejamy takie przylepce, tak. A my mamy takie żabki, które łapią tutaj, bo jednak wiadomo, że zwierzak trochę inaczej jest ukształtowany, więc my mamy takie kleszczyki, które łapią i dokładnie tak samo jest 5 odprowadzeń i tu się wyświetla cały odczyt wtedy tego EKG. A w przypadku nasycenia tlenem, pulsoksymetru, no u człowieka zakłada się na palec i nie ma problemu, tak. A u psiaka trudno. U psiaka zakłada się na język albo bądź na ucho, ale jednak z tego języka jest bardzo dokładny odczyt. I tak samo nasycenie tlenem jest podobne jak w przypadku ludzi? Dokładnie tak samo. Wszystko wygląda tak samo. A jeżeli się zdarzy, że no, trochę jest za nisko, to wtedy? To wtedy działa maszyna na działa stołu? Działa kondensator tlenu, bo podczas tego znieczulenia wziewnego w tych rurach, które my podłączamy do rurki intubacyjnej, jest mieszanka tlenu i środka znieczulającego. I tak jak mówiłam, tu mamy takie pokrętło, którym sobie kręcimy i wtedy my sobie tu możemy zmniejszyć ilość podawanego środka znieczulającego. I wtedy, jeżeli spada nam wysycenie tlenu, my tu sobie skręcamy, dodajemy więcej tlenu i wtedy organizm już jest bardzo mocno utlenowany. Dlatego ta narkoza wziewna jest tak dla nas ważnym teraz sprzętem, ponieważ jest bardzo bezpieczna i pomaga wyeliminować naprawdę dużo problemów związanych ze znieczuleniem. No właśnie, po takim znieczuleniu, ja wiem, że człowiek się czasami bardzo kiepsko czuje. A jak to jest ze zwierzakami? Ze zwierzętami, jeżeli mówimy o tym znieczuleniu infuzyjnym, to jest troszeczkę gorzej, bo znieczulenie infuzyjne polega na tym, że znieczulenie podajemy do wenflonu, czyli dożylnie. Organizm, czyli nasza wątroba zwierząt, wątroba i nerki musi ten cały środek anestetyczny przerobić, wydalić i to zazwyczaj trwa dość długo. Przy znieczuleniu wziewnym my intubujemy zwierzaki, podajemy to bezpośrednio do, jak gdyby do tchawicy i zwierzak to, co wdycha, to również to wydycha, więc jakby tutaj nie ma takiego obiegu wątrobowego i ta narkoza wziewna jest dużo szybciej metabolizowana. I ona po prostu tylko przez ten czas, co jest podawana, działa dokładnie, na organizm, dokładnie. A później jest od razu wydalana, bo zwierzak oddychając od razu ją wydala. Jakie najczęściej znieczulenia stosujecie? My wziewne, na całe szczęście nasi opiekunowie i nasi pacjenci najczęściej wybierają znieczulenie wziewne. Nam daje to ogromny komfort pracy, bo możemy znieczulać nawet półkilogramowe szczeniaczki, kociaki, no i te starsze zwierzęta, które są ryzykownymi pacjentami. Te zwierzaki mają najczęściej choroby serca. To jest wiadomo ogromny problem, jeśli chodzi o znieczulenie. A takie zwierzęta najczęściej są pacjentami onkologicznymi, więc wtedy takie znieczulenie tutaj robi swoją robotę i zwierzak bezpiecznie może być znieczulony. No tak, znieczulenie znieczuleniem to trwa w czasie operacji, a co potem? W trakcie znieczulenia, bo tak, jakby te aparaty i znieczulenia dają nam to, że zwierzęta śpią, natomiast do tego w tej premedykacji i później podajemy w pompie, my najczęściej podajemy to w pompie infuzyjnej, podajemy dodatkowo leki, to są leki opioidowe, czyli pochodne morfiny, bo to wszyscy będą wiedzieli, to są leki silnie znieczulające, także taki zwierzak po wybudzeniu jest zabezpieczony przeciwbólowo, i powolutku się wybudza. Przy znieczuleniu tym infuzyjnym, dożylnym trwa to troszeczkę dłużej, bo organizm to musi jakby wszystko przemetabolizować. Natomiast przy tym znieczuleniu wziewnym to trwa dość szybko. One bardzo szybko po takim znieczuleniu wstają. No i potem już jest na normalnych, takich zwykłych środkach przeciwbólowych. Dokładnie. Ta morfina działa jeszcze przez jakieś 4 godziny, ale my w momencie wydawania zwierzaka do domu podajemy lek, który działa 24 godziny i one są zabezpieczone. Czyli można powiedzieć,
jeszcze po takim zabiegu, po pobycie tu na tej sali operacyjnej, to zwierzę wychodzi na czterech łapkach tak jest. I powinno być zadowolone. Powinno być zadowolone, różnie to z tym bywa, ale na czterech łapkach my pilnujemy tego, żeby one na czterech łapkach wychodziły. No właśnie i to jest chyba najważniejsze, że zwierzę przychodzi tutaj do szpitala, tu jest leczone, poddawane zabiegowi, no i potem wszystko jest z nim w porządku. Tak jest. Pani doktor, no cóż, przed nami Światowy Dzień Zwierząt, to już 4 października. Co pani by powiedziała właścicielom czworonogów? Dbajmy o nasze zwierzaki, bo to są nasi najlepsi przyjaciele. Tym bardziej, że metody leczenia, diagnostyki mamy już tak rozwinięte, że naprawdę możemy zadbać o te zwierzaki. Czyli decydując się na posiadanie czworonożnego przyjaciela w domu, liczmy się z tym, że czasem to może kosztować, ale ta radość, którą on daje, po prostu wszystko niweluje i wszystko jest bezcenna, tak. Po prostu. Dziś kończymy spotkanie. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.